Dzień dobry albo dobry wieczór, nie wiem, w którym momencie nagrywamy. U nas nagrywamy rano. Zerwałam Maję rano z łóżka, żeby ze mną nagrała, ponieważ wykorzystuje dzieci. Nie, spokojnie. Ja chciałam zejść, ponieważ będziemy testować przybory szkolne. Tak, ponieważ zbliża się nowy rok szkolny. Widzieliście, jak drukujemy naklejki dla naszych klientów. Mamy też nowy wzór pieski i wydrukowałam dla Mai pieski. Proszę bardzo. O, tak wyglądają pieski. I teraz będziemy sobie oznaczać to, co sobie już Maja kupiła, bo Maja zaczęła sobie kombinować wyprawkę. Co sobie kupiłaś? Kupiłam sobie highlighter i z jednego wyjęłam. Dobra, czekaj, pokażmy. To jest action. To nie są może nie wiadomo jak mega dobrej jakości produkty, ale dla dzieci w szkole? Good enough? Tak. Dobra, co tam sobie jeszcze kupiłaś? Kolorowe długopisy. Dobra. Ale brązowe mi się za bardzo nie przyda. Dobra. Nie lubisz pisać na brązowo? No i jeszcze brokatowe, kolorowe ołówki. Tak, ale ołówki myślę, że nie są kolorowe, tylko że są normalne, bo inaczej to były kredki. Ołówków nie będziemy testować, bo nie znieśliśmy sobie temperówki. Temperówkę też Maja chciała kupić, ale mam ma i pilnuje tego, żeby kupować to, czego nie ma. Tak, to, czego nie ma, a temperówki i nożyczki ma dużo, więc nie ma potrzeby kupować co roku nowych. To będzie taka ciekawostka, jak ja byłam w pierwszej klasie podstawówki, mama mi kupiła nożyczki. To były tak cudowne, ostre nożyczki, a ja miałam całą edukację, a potem jeszcze mój brat je miał. W życiu nie wiem, co to były za nożyczki, ale aż żadnego ostrzenia nie stępiły się normalnie. A jaki to był kolor? Te rączki to miały niebieskie, wiesz? O, to są jeszcze u babci. Kiedyś to robili nożyczki, teraz nie robią. Dobra, i teraz tak. Po co są naklejki? Oczywiście naklejki są na zeszyty, na książki i tak dalej. Żeby nikt nie wziął moich mazaków. Tak, będziemy w ogóle robili testy, bo my na przykład Maja w drugiej klasie, Maja idzie teraz do piątej, nakleiliśmy na lunchboxa jedną z naklejek i ten lunchbox jest normalnie zmywany w zmywarce i te naklejki tam się trzymają. Ale wszyscy nas pytają, czy można na ubrania nakleić, to zwłaszcza chodzi o żłobkowiczów i przedszkolaków. Będziemy musieli przeprowadzić test, bo nie wiem tak naprawdę, ja mam już dzieci starsze i nie potrzebuję im oznaczać ubrań, ale zdecydowanie potrzebuję im oznaczać właśnie lunchboxy, bidony, zeszyty. No i oczywiście właśnie wyposażenie to, ponieważ okazuje się, że nawet czwarto- i piątoklasiści lubią sobie pożyczać i zdarza się, że to ginie. I już nie chodzi o to, że to zginie, tylko chodzi o ten żal, która zabrała. No bardziej to jest tak, że u mnie w szkole dziewczyny się wymieniają na przykład piórnikami, rzeczami i w końcu za jakieś dwa dni ta dziewczyna chce odzyskać swoje rzeczy, ale tamta nie, bo już... Bo już nie wiadomo, co było kogo, tak? Bo raz jedna moja koleżanka wymieniła się z inną, no i miała jej dać taki fajny piórnik z mazakami, a ona jej dała cały swój piórnik i ten piórnik był zepsuty, miał dziurę i te mazaki były wyschnięte wszystkie. No dobra, to teraz tak zrobimy. Maja, możesz pokazać, jak te kolory kolorują. Highlightery. Dobra. Lubisz sobie podkreślać coś na highlighterach, jak się uczysz? Tak. Okej. Okay, ale tu jak już go wyciągnęłaś, to możesz sobie od razu nakleić. Który rozmiar myślisz, że jest dobry na to? Myślę, że ten. Dobra. To chcesz naklejać, czy ja mam naklejać? Ty naklej ten, a ja na tym. Dobra. To był Intense Pink, teraz wezmę Midnight Blue. Okej. Okay. I po naklejeniu to o. Pięknie. Tak wygląda. To odkładaj od razu sobie ten. To na razie tak wyglądają te kolory. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ale tak. Bardzo ładne są. Okej. Okay. Mamy jeszcze toksyczny zielony. Co byś podkreślała toksycznym zielonym? Chyba przyrodę. Przyrodę, a wiesz, że nie będziesz miała przyrodę, tylko biologię w tym roku? No to chyba biologię będę podkreślała zielonym. Jeszcze będziesz miała geografię nową, pierwszy raz. Mamy jeszcze shocking yellow, czyli szokujący żółty. W ogóle tutaj nasi widzowie to raczej są osoby bliżej mojego wieku albo nawet starsze. I nie wiem, czy wiecie, jak się cały czas ta edukacja zmienia. Na przykład, no to jak ja chodziłam do szkoły, to ja chodziłam jeszcze do gimnazjum, to w klasach od 4 do 6, no to tam wiadomo,
były takie przedmioty właśnie, głównie nie, przyroda tylko była z takich właśnie nauk przyrodniczych, no nie? A na przykład teraz moje chodzi, no to w czwartej klasie mieli przyrodę. Co teraz za kolor masz? Cozy pink. Cozy pink, okej. Okay. O, taki delikatny, ładny. Taki majtkowy. No to Maja miała w czwartej klasie przyrodę, ale na przykład w piątej klasie już nie mają przyrody. Zamiast tego mają biologię i geografię. A potem w szóstej, właśnie nie wiem, czy im dojdzie fizyka, czy... No będzie mi plastykę i muzykę do siódmej. Aha, ósmej nie. No i jeszcze nasza ocena z przyrody, bo to jest baby blue teraz, zostaje aż do naszego świadectwa. Więc jeśli masz złą ocenę z przyrody... A już jesteś... No dobrze, że mam czwórkę, to przynajmniej... No. No tak. O, minty green. Minty green. Jak te takie lody, mięta z czekoladą, właśnie taki jest. Dobra, to teraz wszystkie zrób, pokażemy jak to wygląda. I jeszcze możesz pokazać jak piszą te kolorowe... Długopisy. Długopisy. Co tam jeszcze potrzebowała do szkoły? No zeszyty. Będę potrzebowała chyba lunchboxa, ale jeśli nie, to znajdziemy. No, lunchboxów to my mamy sporo, więc... No... Więc powiedziałabym, no to... Chyba zeszyty mi się przydadzą i notatnik. Notatnik. No tak, bo piórnik masz. No to nawet dwa mam. No tak masz, dobra, okej. Okay. Pewnie to nie oddaje kolorów, ale wyglądają one całkiem fajnie. Także dla dzieciaka w podstawówce takie highlighty do tej? Tak. Dobra. Oceniam to 10 na 10 highlighty. Dobra, no to teraz długopisy. One raczej do pisania jakiś notatek na kolorowo, nie? Można tak zrobić. Ale one już nie mają oznaczonych kolorów, co nie jest takie fajne. Ja umiem ocenić odcień. Dobra. To jest taki bardzo mocny żart. To napisze swoje imię. Mhm. Okej, okay, no dobra. A ja ci oznaczę wszystko. A to jest taki bardziej jasny, prawy. Ja mam jeszcze kolejną taką tutaj, skoro już jesteśmy, to będzie refleksja o tym znowu o szkole. Znowu, w ogóle znowu używam tych małych naklejek, one się nadają nawet właśnie na... Neonowy pomarańcz. Na długopisy i ołówki i na kredki. Generalnie nie ma potrzeby oznaczenia każdej kredki raczej w piórniku, ale na przykład pamiętam u Majki, neon żółty. Pamiętam u Majki, czy u mnie w szkole czasem na przykład ktoś miał jakiś super ekstra długopis albo musiał mieć jakiś specjalny, bo nie wiem, takim rodzice kupili na przykład, są takie długopisy z nakładkami albo jakieś pióra kulkowe, no i to jak się zaginęło czy coś, to jednak trochę szkoda. Ale mam jeszcze refleksję o podręcznikach, bo generalnie bardzo często teraz miałeś niebieski, tak? Tak, to był miętowy, a teraz... Dobra, to skończ pisać, ja opowiem o podręcznikach i potem ty opowiesz, czy ci się dobrze z nimi pisze, dobra? Jeszcze zobacz, czy był dobry. Wszystkie użyj. Tak, ale jeszcze... Nie, nie, nie. Jednak. A, nie, dobra. Dobra, refleksja o podręcznikach szkolnych, bo no generalnie my tak, my w sensie ludzie często narzekamy na nasz kraj i to, że tam to źle, tam to źle i wiele rzeczy jest źle, ale na przykład ja widzę pewną fajną rzecz, bo jak ja szłam do pierwszej klasy szkoły podstawowej, już użyłaś? Tak. No to raz, że te podręczniki trzeba było kupić i trzeba było kupić oczywiście nowe, bo to były podręczniki dla tych klas 1-3. Dopiero od czwartej klasy w sumie można było kupować nowe ćwiczeniówki, a używane podręczniki. No i też jeszcze dali tą listę z tymi podręcznikami w sumie dopiero na rozpoczęciu roku, więc to wyglądało tak, że się po rozpoczęciu roku szło z mamą do księgarni. No i była cała ta lista książek, wszystko nowe i się wydawało kilka stów na te podręczniki. A teraz na przykład już odkąd Maja chodzi do szkoły, to nawet te podręczniki w sumie dla 1-3, nie? One są w szkole, biblioteka nimi szkolna dysponuje. No i dostaje na przykład taki set podręczników, taki zestaw jest na, nie wiem, na... I ćwiczeniówki. I ćwiczeniówki. No ćwiczeniówki to dostają nowe, ale podręczniki dostają... Użyte. Użyte.
i one są na przykład na 3-4 lata, i czyli 3-4 roczniki z nich korzystają. Oczywiście może się zdarzyć, że ta książka się zniszczy, ale wtedy to jakby ten uczeń, który ją zagubił, czy też dokonał zniszczeń, no to on ją odkupuje, ale to jest na przykład jeden podręcznik, który no, kosztuje powiedzmy 15 zł, i nawet gdyby się zdarzył taki wypadek, no to to jest jedna rzecz, a nie do 13 przedmiotów, czy tam 14, kupić książki, no to jednak jest o wiele większy koszt. Także takie coś uważam, że jest bardzo fajne, bo to jest i ekonomiczne, i ekologiczne. I z tego co wiem, to dopiero w tych szkołach po podstawówce, no to jednak trzeba kupować sobie już, jakby szkoła nie oferuje tych książek. No i jeszcze na przykład Maja musi kupić sobie książkę do niemieckiego, bo język niemiecki mają dodatkowy, więc jakby szkoła tego nie refunduje, i z tego i do religii też jest książka. Ale ja nie chodzę na religię, więc nie muszę za nią płacić. Tak. No dobra, wszystko chyba nakleiłam, to teraz ty powiedz, pokaż, albo ja pokażę, mam dłuższe ręce trochę. Tak, są kolorki, można sobie pisać. No i co, jak ci się nim pisało? No dobrze, są wygodne, ale trudno się to jest skupić, ale to takie, no. Myślę, że to po prostu zależy od firmy. Ale ołówki to są ładne, tylko że jeśli się gdzieś postawi na przykład na białym stole, to blokad będzie wiedzieć, jak teraz. Tak? Brudzi? No tak. O, to jest poważna wada, z punktu widzenia mamy to jednak... Ale da się pozbyć. No wiadomo, że się to zawsze posprzątać, ale ten brokat będzie wszędzie chodził. Także dobra, czyli mieliśmy trzy rzeczy. Mieliśmy highlightery, mieliśmy długopisy, mieliśmy ołówki. Ołówków nie sprawdzimy, bo są niezastrugane. Można noże. Tak, ale mam temperówkę w domu, tylko nie chcę mi się po nią iść teraz. Dobra, Maju, to jak oceniasz, co najlepiej się sprawdziło? No myślę, że fajnie się sprawdziły highlightery. Mhm. Długopisy bym powiedziała, że tak 9,5 na 10. A ołówki to myślę, że dobrze będzie się pisało, tylko że chyba trzeba będzie jakimś klejem odkleić, żeby dobrze się pisało. Dobra, ponieważ ja mam zajawkę na prowadzenie dziennika takiego bullet journal. Możesz... i sobie tworzę swój własny kalendarz, więc Maju będę ci podkradała te długopisy. Możesz sobie jeden wziąć na zawsze. Co ty, będę ci za czas podkradała? Będzie długa inna, to jest, możesz sobie jeden wziąć taki. Okej, okay, dobra, długopisy wygodne są. Ale nie pachną. Długopisy są całkiem spoko. Chyba kosztowały z 5 zł. Highlightery też 5 zł. Ołówków jako rodzic nie polecam, ponieważ ewidentnie brudzą stół. Nie wiem, jak się nimi pisze, ale ten brokat będzie się na pewno walał po biurku, co jest jednak małą wadą, więc ja raczej... Ja bym miała sobie pielęgnałki i kredki. Aha. No, tak czy siak kończymy ten set. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze szkolnych i nie tylko pogadanek z Mają. Maju? Co powiesz, widzom? Myślę, że jeśli chcecie kupić jakieś nowe przedmioty dla dzieci do szkoły, to lepiej wekrzyć niż gdziekolwiek, bo będą tańsze niż nawet promocje w Biedronce. Szaleństwo, Maja tutaj jest, oszczędza pieniądze. Bardziej to ty, bo co to kupujesz. Wydało się. Dobra. Idę kisić kapustę. Dobra, pa.